Bardzo serdecznie witam Państwa na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pierwszej damy w Polsce. Edukacja to wielka dama i trzeba o nią dbać, a tu siedzi kwiat, który tę edukację przez wiele lat tworzył, budował i którym dzisiaj szczególnie należą się wyrazy uznania i wszelkich podziękowań, co czynię. Proszę Państwa, 1 października 1905 roku najbardziej postępowi nauczyciele pojechali do Pilaszkowa i tam założyli Związek Nauczycielstwa Ludowego, nielegalny związek. I tam ślubowali: nie rzucimy ziemi skąd nasz ród i nie damy pogrześć mowy. Ślubowali, podpisywali szczególną deklarację, że będą dbać o język polski, o nauczanie w duchu polskim. I tak czynili. Aż do 1 września, bo 1 września 1939 roku nasz związek, który nazywał się już wtedy Związek Nauczycielstwa Polskiego, jedyny w Europie, zjawisko niepowtarzalne, przekształcił się w tajną organizację nauczycielską. I znowu, orężem ich była książka, nielegalnie nauczali, wychowywali, ginęli, ale nauczali. Kontynuowali to wielkie dzieło nauczania i wychowania młodzieży. I dzisiaj mija naszemu związkowi, no 1 października, ale dzisiaj, prawda, ile? 110 lat. Jesteśmy związkiem największym, dojrzałym, ale też żyźkim, pełnym pomysłów. Do związku zapisuje się młodzież. Wczoraj przyjęliśmy 30 osób, młodziutkie. 100, prawie 50 osób przyjęliśmy w ogóle w tym roku do września. To znaczy, że młodzi nauczyciele coraz bardziej cenią sobie związek i jedność. Ale to jest dzięki Wam, bo Wy daliście im najlepszy przykład i dajecie nadal. I o to proszę nadal. Za wszystko dziękuję. Nie wszyscy z Państwa odeszli ze szkoły z takimi podziękowaniami, z jakimi powinni byli. Mieli osiągnięcia, nauczali, a nie zawsze byli dostrzeżeni. To jest smutne. I związek postanawia to nadrabiać i postanawiamy młodych naszych kolegów inspirować i zachęcać, żeby wyłuskiwali te perełki nauczycielskie, żeby one były odznaczane. My w tym roku z inicjatywy właśnie Związku Nauczycielstwa Polskiego, naszego oddziału, minister edukacji narodowej odznaczyła medalem Komisji Edukacji Narodowej koleżanki Krysię Kamykowską. Pokaż się. Ładnie jej z medalem. Jeżeli piszemy wniosek teraz, po latach, i minister to uznaje, a on przechodzi wielostopniowo, to znaczy, że te osiągnięcia tam były bez wątpienia. I druga, Marysia Radzikowska, pokaż się. Gratulujemy. A, to ja powiem, a jest jeszcze trzecia, która dzisiaj jest nieobecna w kraju, ale ją znacie, Teresa Bojanowicz. A w tym miejscu powiem Wam coś, Państwu powiem coś. Otóż z inicjatywy wielu, wielu naszych kolegów emerytów, o takich jak Teresa Bojanowicz, bo ona też maczała w tym swoje palce, powstał OPS. OPS, Obywatelski Parlament Seniorów. Czyli mamy jako emeryci swój parlament. On będzie miał kadencję jeden rok, teraz jeden rok, i do tego pierwszego parlamentu, który wypracuje statut, formy pracy, działania, byli delegowani
seniorzy różnych grup zawodowych poprzez swoje organizacje. I my tam mamy Teresę Bojanowicz. Jesteśmy dumni, bo nasza. A za rok będą już najprawdziwsze wybory do tego parlamentu. Będziemy wybierać naszych posłów. Tylko nie myślcie, że tam będą im płacić. To nie tak jak tym, co teraz walczą o te stołki. Tam będzie autentycznie społeczny. Ale proszę Państwa, to jest ważne, bo ten parlament będzie dbał o zdrowie, o łatwy dostęp, jeśli chodzi o leczenie dla seniorów, o to, żeby było więcej lekarzy, geriatrów, żeby było więcej miejsc, żebyśmy nie stali w kolejkach ze wszystkimi i tak dalej, a może też i o godną, co na końcu wymienię, ale jednak godną waloryzację emerytur i tak dalej, o wszystko, co związane jest z seniorami, bo przybywa seniorów i bardzo dobrze. Świadczy to o rozwoju naszego kraju. Jak już jestem przy odznaczeniach, to jeszcze powiem, że w Teatrze Kapitol odznaczona złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, to będzie 21 października, będzie koleżanka Jadwiga Miłkowska z Wesołej. Pani Jadwiga, proszę się pokazać. Już dziś gratulujemy. Pani Jadwiga ma ogromne zasługi. Ona budowała domy dla nauczycieli, mieszkania. Ona prowadziła społecznie księgowość i wiele, wiele innych. Jak to się stało, że do tej pory nie? Nie wiadomo, ale nieładnie błędy naprawiać trzeba. I tak będzie. A dzisiaj mam przyjemność odznaczyć medalem za wyjątkową, 50-letnią przynależność do Związku, aktywną przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego, koleżankę Małgorzatę Lisowską. Bardzo proszę, Pani Małgorzato. Jest? Jest. Zawadzka, nauczycielka zespołu szkół z Siennickiej, tutaj blisko, młoda emerytka, ale po prostu ponieważ, że ma rodzinne sprawy. I właśnie oby tych rodzinnych spraw typu zdrowie było jak najmniej, więc życzę Państwu właśnie zdrowia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zdrowia i dobrego wspominania przez Waszych uczniów, bo dzisiaj trochę tego w radiu było, ale były też głosy nieprzychylne, co jest przykre. Natomiast wielu redaktorów wspominało tak dobrze w programie Pierwszego Radia, bo słuchałam swoich nauczycieli, wymieniali z imienia nazwiska. Tego z całego serca życzę. Bo my nauczyciele, owszem, walczymy o grosz, ale najważniejsze dla nas są Wasze uśmiechy. Wasze uśmiechy i Wasze podziękowania i chcemy pozostać w Waszych sercach dobrze odbierani. Bo naprawdę wszystko, co czynimy, czynimy dla młodych, dla młodzieży, którą nam rodzice powierzają jako swój największy skarb. I jeszcze tylko króciutko, bardzo proszę tutaj koleżankę Krysię Kamykowską, przewodniczącą naszą, która potem powie jak zwykle pięknie, ale teraz mamy jeszcze kilka, chcemy wręczyć kilka dyplomów młodości dla naszych koleżanek. Tak. Bardzo proszę koleżankę Krystynę Augustińską. Jest? Pani Krysiu, jest pani? Krysia będzie odbierała. A koleżanka Barbara Barańska jest? Jest. To zapraszamy serdecznie. Brawa wielkie. Brawa wielkie. Prosimy Pani Kasiu. Przez powiedzenie.
wiedziałam, młodość idzie. No zobaczcie. To jest nasza młodość, nasza młodość. Gratuluję z całego serca. Dziękuję. Tylko dyplom. Czy jest Basia Chojecka? Beata Chojecka? Jest. No robimy zdjęcie. Minuta dla Boga na podlegu. Basiu? Pani Beato, tutaj już Krysia. Gratuluję. I jak najdłużej z nami. Nie wiem, chyba nie ma pana Gawryszewskiego. Tutaj pani Małgosia z 19 LO, o czym zaraz powiem, pytała. Ojejku, to mało panów, a nasz program i dla panów. Musimy się o nich postarać, ale wiecie co? Ja to tak sobie myślę, że fajnie byłoby, żeby nasz zawód stał się jak choroba zakaźna. Żeby przechodził na nasze dzieci, jeszcze bardziej na synów niż na córki. I to by było, gdyby. Bo politycy, bo celebryci, bo adwokaci, to oni się zarażają, to są klanki rodziny, a my? No to my nie jesteśmy głupsi, musimy do tego doprowadzić. A jest może pani Barbara Gawryszewska? Jest? Nie. No obiecała, coś wypadło. Ale za to jest wieloletni prezes, wybitna nauczycielka, koleżanka Józefa Lesiuk. Koleżanka Józefa Lesiuk. Bardzo się cieszymy, że cię widzimy. Członek zarządu oddziału wiele lat, naprawdę. Bardzo się cieszymy, że jesteś dzisiaj ziotka z nami. Resztę do związku, do oddziału. No i jest nasza panteczka niewiadomska, kronikarz naszych wycieczek. Wspaniały. Prosimy Wanda. Proszę bardzo. I dalej napisz. I organizuj, a my postaramy się to wydać. Żeby potem można było sobie poczytać. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Skcińska. Pani Elu. Nie ma. Szkoda wielka, bo też bardzo taka aktywna, zasłużona. Oddajemy przewodniczącej tu w czwartek na jakimś spotkaniu. Natomiast ciąg dalszy do tych dyplomów w zarządzie oddziału do odebrania. Serdecznie zapraszam. Przekazuję głos koleżance Krystynie, ale żeby już potem nie zabierać państwu czasu, powiem, że w drugiej części po wystąpieniu Krysi wystąpi młodzież najlepszego liceum na Pradze Południe 19 LO. Program przygotowała prezeska ogniska, odznaczona w tym roku nagrodą burmistrza Małgosia nasza, Niecińska, tak? I oni bardzo się starają, żebyście państwo ich cieplutko przyjęli. A nam się przypomni szkoła po prostu. Wszystkiego dobrego życzę. Witam bardzo serdecznie mój elektora w zasadzie jeszcze. Proszę państwa, po tak pięknych słowach pani prezes nie pozostaje państwu życzyć również zdrowia, pomyślności. I po 25, jaka opcja wygra, zawsze wszyscy nam coś mają dodać. Mniej, więcej, ale mają. Więc może będziemy czekać na profity do naszych emerytur, dość skromnych. Także czekajmy na lepszy dzień, na lepsze czasy. Tak, mamy wybierać parlament, który o nas zadba. I a to nie jest wiec, na którym będziemy o tym mówić. Każdy według oskarżyć nas mogą. Także jeszcze raz wszystkim życzę wszystkiego dobrego i oby do lepszych czasów się spotkać. Chciałam
życzyć, dołączyć się właściwie do tych życzeń, ale przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za to dzisiejsze zaproszenie na uroczystość. Prezesem jestem dopiero od roku, a czuję się, jakbym była z Państwem właściwie od 1905. Dzisiejszy spektakl był przygotowany specjalnie na zakończenie roku dla klas maturalnych. Natomiast tytuł, pod jakim wystawiamy go, właściwie jest aktualny bez względu na chyba czas, miejsce i okoliczności. Brzmi bowiem: łatwo nie było, jeszcze trudniej będzie. Tak się złożyło, że to w kontekście oczywiście nowej matury i maturzystów, którzy musieli się z tym nowym zadaniem zmierzyć. Natomiast no, nam, nauczycielom, chyba też nie jest łatwiej i ciągle musimy się mocować z różnymi przeciwnościami, które nie są przecież wynikiem naszej nieudolności czy naszego małego zaangażowania. Więc zapraszam, życzę naprawdę miłych, artystycznych doznań. Dobry wieczór. Witamy na spektaklu trupy teatralnej Meandry pod tytułem A na co to komu, czyli łatwo nie było. Przed spektaklem prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych, gdyż każdy telefon niewłaściwie wyłączony zagraża spaleniem się ze wstydu. Prosimy również tych, którzy pragną udokumentować nasz spektakl w postaci zdjęć czy filmu, o skontaktowanie się z nami po przedstawieniu. Życzymy udanego wieczoru. Ciemnoty i zawieruchy, nędzy, płaczu i mozołu, zabłysnęli i spłonęli jako ta garstka kądziel. Kto z was wiecznym błądzi szlakiem, w niebieskie nie wzleciał bramy, tego jasnym, lekkim znakiem przyzywamy, zaklinamy. Mówcie, komu czego braknie, kto z was pragnie, kto z was łaknie. Patrz. Patrz tam do góry, co tam pod sklepieniem świeci. Oto złocistymi pióry trzepocze się dwoje dzieci. Jak listek z listkiem w powiewie kręcą się pod sterki wierzchołkiem, jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie, tak aniołek igra z aniołkiem. Ach, ja w moim życiu całym nic gorzkiego nie zaznał. W domu i pomagałem, rodziców za nic miałem. Wychodziłem wieczorami,
biegałem za panienkami, w galerii częstym gościem byłem. Modne dziuchy od Zary się stroiłem, Air Maxy, Reeboki, najeczki nosiłem i super bryką jeździłem. A starzy ciągle harowali, na mojej fanaberie kasę wydawali, nigdy nie usłyszeli ode mnie słowa dobrego. Nie wiedzieli czemu, traktowali mnie jak synka najukochańszego. Byłem pępkiem świata i tak mijały mi młode lata. Tak mi się zdaje, że nie będę uczyć się, bo i tak nie umiem robić nic. Nie chcę, umieć ci, zawsze nie wiem, co ty chcesz. Nie jesteś aniołem, mówię ci, zawsze byłeś, co ty chcesz. Na pożegnanie daję ci plecak swój. Ja odchodzę, nie chcę uczyć się. Lubiłem szkołę, teraz nic nie chcę już. Będę robił zawsze to, co chcę. Nie jesteś aniołem, uwierz mi, zawsze nie byłeś moim grzesznym. Smaczek słodki. Są tu pączki, ciasta, mleczko, owoce i jagodki. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nic nam nie potrzeba. Trzeba. Przylatujemy na dziady. Nie dla modłów i biesiady. Nie potrzebna msza ofiarna. Prosimy o dwie tabletki rozsądku, aerozol miłości i plaster przyzwoitości. Mama ci da, nie pomoże, nie płacz, nie może, mama ci da.
ci dam. Tata ci dam. Będziesz pamiętał długo boleśnie. Tata ci dam. Będzie bolało i to nie mało. Tata ci dam. Dostajesz aresz w swoim pokoju. Tata ci dam. Tata ci dam. Oj, damy ci przycisk ci, bo ty chcesz się kłopot na mnie mi. Choć będziesz się głośno, a tata ci da. Oj, damy ci przycisk ci, bo ty chcesz się kłopot na mnie mi. Choć będziesz się głośno, a tata ci da. Najcięższym duchem, coście śród tego padołu ciemnoty i zawieruchy, przykuci zbrodni łańcuchem. Was wzywamy, zaklinamy przez żywioł wasz, przez ognisko. Mówcie, komu czego braknie, kto z was pragnie, kto z was łaknie. Hej, kruki, słowo orlice, o wy przeklęte żarłoki! Puśćcie nas tu pod kaplicę, puśćcie, choć na dwa kroki! Wszelki duch! Jakaż potwora! Widzicie w oknie upiora? Patrzcie! Patrzcie, jakie lice! W gębie dymi błyskawice! Oczy na głowie wysiadły! Świecą jak węgle w popiele! Włos rozciągany na czele! Dzieci! Nie znacie mnie, dzieci? Przypatrzcie się tylko z bliska. To ja, wasza szparonistka! Od rana po szkole biegałam. Wciąż jakieś sprawy do was miałam. Chciałam, abyście dobrze się uczyli. I cennego czasu na głupstwo nie trwonili. Kazałam czytać poezję Kochanowskiego i pisać rozprawki z życia. Nigdy dosyć nie miałam, na niedzielę mnóstwo materiału zadawałam. Popatrzcie na ten padek. To ja wasz matematyk! Co dzień was nękałem, z wzoru odpytywałem. Lamentuję teraz. Błagam, proszę! Skargi do nieba wznoszę. Darujcie równania i wzory. Nauczyłem się pokory. Sprawdziam za chwilę też.
znaczy mnie? Jestem uczniem, któremu szansy nie daliście. Zawsze! Zawsze od kapuścianego głupa wyzywaliście i choć bardzo, bardzo się starałem, to nigdy, nigdy dobrego słowa od was nie usłyszałem. Nie szanowaliście ucznia niezdolnego i za nic mieliście starania jego. Hej, sowy, puchacze, kruki, i my nie znajmy litości, szarpajmy ciało na sztuki, niechaj nagie świecą gości. Ja to dawna uczennica, od której odwracała się. Na każdym kroku krytykowała się. Ubierać się jak chce, nie pozwalała się. A to dekolt za dużo, a to za obcisła spódniczka, spodenki za kusę, nogi w zbyt krótkich trzewiczkach. Nie miałaś litości do wybryków miłości. Ucz się, jak to łatwo powiem. Ucz się, tylko to więcej nic. Bo szkoła jest niepokoje. Nie ma dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w słowie szkoły. Trzeba by się uwolnić od męki. Nie masz dla mnie rady. Nie dla mnie. Różno chcecie mnie ratować, oj, mam czego ja robić.
Pamiętasz mnie, kolego? Oj, narobiłeś wiele złego. Gdy uciekłem z wszystkich lekcji, wygadałeś ty, Derek. Wyrzucili mnie ze szkoły, a ty byłeś wręcz wesoły. Wiesz co zrobić. Serenat wieczornych, jak narcyz. Przed lustrem stałem i własne oblicze mi podziwiałem. Dziewczyny za noc zwodziłem. Z kilkoma nawet się umówiłem. Każda z nich była pusta. Tamta myślała, że pocałuję ją w usta. Bałem się ich. Jak diabeł święconej wody i szukałem tej jednej, jedynej Panny cud urody. Niestety żadna z nich nie była idealna. W związku z tym w internet wchodziłem i jednej w głowie na Facebooku zawróciłem. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga? Czyli o przysmaczek słodki są tu pączki, ciasta, mleczko i owoce, i jagodki. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nic mnie nie potrzeba. Niech dziewczęta mnie pochwycą, niech potrząsną mą pustą mózgownicą, niech pozwolą dotknąć swe usta mojemi, niech poigram chwilę z nimi, bo słuchajcie, zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu kto nie kochał prawdziwie ni razu, ten na wieki samotny zostanie, a internet będzie jego kochanie. Nie, nie, posłuchajcie i zważcie u siebie, choć matura to bzdura,
łatwo nie było, a jeszcze trudniej będzie! A na co to komu? A na co to komu? Teraz będą brawa, można iść do domu. A na co to komu? A na co to komu? Teraz będą brawa, można iść do domu. Bardzo wam dziękuję. Odnalazłam tu kawałek swojej belferskiej roboty i myślę, że każdy z nas też odnalazł. I jako uczennica się tu odnalazłam i właściwie było wszystko. I jeśli przyjmiecie, to ja już dzisiaj daję wam dyplom, no może małego magistra sztuki. A waszym panią profesorką odznaczam je medalem za zasługi dla kultury. Taki istnieje. Mam nadzieję, że uda nam się wystąpić i że minister dziedzictwa narodowego taki medal im nada. A wam jeszcze raz dziękuję za to, że taki teatr organizujecie. Wiem, że jest to też trochę według waszego pomysłu, że chcieliście. Nikt was do tego nie zmusza. Mamy wspaniałą młodzież. A pani Małgosia autorem scenariusza, nasza koleżanka. Także przekazaliśmy w dobre ręce. Pani profesor, jedna pani profesor i druga. Chylę czoła, dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich do Akademii. Wszystkich. A zapraszam do Akademii. Dziękujemy, a my jeszcze korzystając z okazji chcieliśmy zaprosić na nowy spektakl, który będzie odbywał się też tutaj na tej scenie albo pod koniec listopada, albo na początku grudnia. Nie będzie już związany tematycznie ze szkołą, ale z naszą współczesnością, z sytuacją polskiego inteligenta.